Fundacja Polsko-Żydowskiego Dziedzictwa Kulturowego zaprasza na światową premierę filmu dokumentalnego reżysera Zvika Nevo pod tytułem Political Polish Jew – The Story of Pinchas Guter w niedzielę 20 lipca o godzinie 7:30 wieczorem w Congregation Habonim przy 5 Glen Park Avenue w Toronto. Pochodzący z Łodzi, Pinchas Guter w chwili wybuchu II wojny światowej miał 7 lat. Po przedostaniu się wraz z rodziną do Warszawy był świadkiem likwidacji warszawskiego getta. A później, po deportacji do obozu koncentracyjnego Majdanek, oprócz niego cała rodzina zginęła. Pinchas Guter, który będzie obecny na projekcji, to jeden z najbardziej poszukiwanych mówców na temat Holokaustu. Podczas spotkań wykonuje także pieśni zapamiętane z okresu dzieciństwa, kiedy wyrastał w hasyckim otoczeniu. Po seansie odbędzie się dyskusja panelowa na temat zbierania i przechowywania świadectw osób, które przeżyły Holokaust. Zawiadamiamy Państwa, że w niedzielę 20 lipca w parku imienia Ignacego Paderewskiego w Bonn odbędzie się Wielki Polski Piknik na rzecz Domu Spokojnej Starości Copernicus Lodge. Wystąpią zespół Jan Góra Band i Wacław Bielawa oraz dziecięca grupa taneczna Lechowia. Zabawy dla dzieci, malowanie twarzy i nadmuchiwany zamek. Tradycyjna polska kuchnia. Loteria, główna nagroda, 60-calowy telewizor Sharp. O godzinie 12 mszę świętą polową odprawi ksiądz biskup Mateusz Ustrzycki. Brama otwarta o godzinie 9. W 10. rocznicę zawierzenia przez księdza kardynała Józefa Glempa całej Polonii Kanadyjskiej Matce Bożej przed cudowną figurą Pani Ludźmierskiej w Brampton, parafia świętego Eugeniusza de Mazeno zaprasza w niedzielę 27 lipca o godzinie 13 na uroczystą mszę świętą, której przewodniczył będzie i homilię wygłosi ojciec biskup Wiesław Krótki, a o godzinie 14:30 na wielki polonijny festyn w parku Matki Bożej Ludźmierskiej z wieloma atrakcjami i polskim jadłem. Z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Związek Polaków w Kanadzie Grupa II w Hamilton zaprasza na Wieczór Pamięci i Hołdu poświęcony uczestnikom walk o wolność Warszawy. Historia, poezja, pieśni, film. Widowisko odbędzie się w sobotę 2 sierpnia o godzinie 18:30 w sali Związku przy 1015 Barton Street. Wstęp wolne datki. Konferencja Polskich Księży na wschodnią Kanadę zaprasza na doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w Midland w niedzielę 10 sierpnia. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył będzie ksiądz biskup Jacek Pyl z diecezji odesko-symferopolskiej na Krymie. Program uroczystości. O godzinie 9 spowiedź, o 10:30 różaniec, o 11:15 wejście pielgrzymki pieszej, o 11:30 uroczysta msza święta odpustowa i o godzinie 15 nabożeństwo eucharystyczne. Organizacje parafialne proszone są o ustawienie się na wzgórzu i przygotowanie do procesji o godzinie 11:15. Informacja dla członków Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza na temat nowego numeru tranzytowego. Jeżeli nadal używacie Państwo czeki ze starymi numerami, prosimy o zamówienie nowych czeków i jak najszybsze wycofanie dotychczasowych. Również jeżeli na Państwa konta wpływają elektronicznie wpłaty lub wypłaty, prosimy o kontakt z tymi instytucjami i poinformowanie o powyższych zmianach. Nasza Credit Union przez ostatnie 8 miesięcy powiadamia elektronicznie wszystkie instytucje o zaistniałych zmianach. Niektóre z nich jednak wymagają osobistego potwierdzenia klienta, o co Państwa prosimy. Po informacje w tej sprawie prosimy o kontakt z naszymi oddziałami. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Chciałbym Państwu jeszcze przypomnieć, że w następną sobotę, 26 lipca, nasz program nie zostanie nadany. Stacja telewizyjna CTTV, na której Polish Studio jest emitowane, wstrzymuje nadanie kilku programów etnicznych ze względu na bezpośrednią transmisję z wyścigu kolarskiego Tour de France. Żegnając się, życzę Państwu udanego i słonecznego weekendu. Do zobaczenia za 2 tygodnie.